witacie, kochani umiłowani w Chrystusie Panu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, nasz umiłowany Zbawiciel, cudowny Bóg, dobry Ojciec, Pasterz, Wszechmogący. I to jest najważniejsza informacja, że mamy w niebie Ojca, który nas przede wszystkim bardzo mocno kocha i jest Wszechmogący. Dlatego uznajmy w pokorze serca uznajmy, że On jest naszym Panem. Wszystko powierzajmy Jego miłosierdziu, Jego opatrzności. To jest cudowny Ojciec, który nigdy nie zawodzi. To nie są tak jak ludzie, że mogą Cię zawieść, siostro, kochany bracie, ale to jest Ojciec, który Jezus Chrystus, który nigdy nie zawodzi. Jest najlepszym przyjacielem, czułym, troskliwym, pełnym miłości. I kochani, musimy uświadomić sobie, że jesteśmy Jego dziećmi, że jesteśmy Jego dziećmi umiłowanymi. Każdy z nas, Ty siostro, kochana moja, Ty, bracie, umiłowany jesteś przez Boga, naprawdę. Każdy z nas jest dzieckiem Jego umiłowanym, którego bardzo kocha. Nie dajmy się jakby ponieść jakimś fałszywym myślom, które gdzieś szatan będzie chciał Ci, nie wiem, do głowy, żeby do Twojego serca wsączyć, że nie jesteś godzien, godna. Wiadomo, że nikt z nas nie jest godny tego, ale Jezus Chrystus jest naszym Panem, a my jesteśmy Jego dziećmi. Bóg stworzył świat i każdego człowieka. Jeżeli w swoim serduszku uwierzysz w to, że jesteś umiłowanym dzieckiem Boga, to naprawdę, i że Bóg jest Twoim Ojcem, jest Wszechmogący, to naprawdę nie będzie, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Pamiętaj, siostro, bracie, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I to jest nasz tatuś kochany w niebie, który naprawdę jest troskliwym opiekunem naszego życia, naszego serca. Jeżeli my oddajemy się w pokorze, stajemy w pokorze serca, uznajemy swoją bezsilność, wołamy do Niego każdego dnia, żeby nam pomagał, żeby nas wspierał przede wszystkim w drodze do nieba, bo nie jest łatwo, kochani. Ewangelia jest bardzo wymagająca, ale jest bardzo zbawienna. Jest zbawienna dla nas, dlatego wiadomo, nawyki jakieś można zastąpić, kochani, innymi nawykami. Mi jakieś ciężko było żyć Ewangelią. Dzisiaj jakby, wiadomo, ciągle człowiek uczy się, tak jak w wojsku, nie? Przechodzisz przez jakiś poligon, nie? Na początku ci ciężko, pierwszy tydzień, nie? Tam drugi. Teraz fizycznie masz kondycję już, nie? Tak samo duchowo, kochani, trzeba się rozwijać duchowo. Coś na początku może być trudne będzie coś wprowadzać w czyn. Może jakieś nawyki masz porobione w swoim sercu, jakieś myślowe, jakieś odruchy, jakieś takie instynkty. Trzeba z tym wszystkim walczyć, trzeba wprowadzać słowo w czyn. I później, kochani, to właśnie te takie nawyki złe jakieś można wprowadzać, dobre nawyki, dobre, i później wykorzenią się te złe. I te dobre, i te dobre będą górować nad wszystkim tym, co będziemy robili, że z miłości będziemy do Jezusa wszystko czynili, we wszystkich będziemy widzieli dobro, bo każdy człowiek jest dobry z natury, przepraszam. Znaczy, Bóg, wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, tylko nasze decyzje jakby czasami są błędne i powodują, że niestety oddzielamy się od Boga i żyjemy w jakimś swoim świecie, w świecie ciemności, jakichś narkotyków, obłudy, kłamstwa, masek, jakieś imprezy, żyjemy w ciemnościach, kochani, no i później obwiniamy za to jeszcze Boga. To jest dopiero ciemność. Szatan jeszcze Ci podkręca, że wszystko to wina Boga, że to w jakiej sytuacji się znalazłeś, to wina Boga. Właśnie, szatan jest przebiegły, kochani, dlatego pamiętajcie, że Ojciec jest dobry, On jest Bóg jest miłością i nie ma w Nim żadnej ciemności, nie ma. On jest miłością, światłością, i czym prędzej uświadomimy sobie to w sercu, że jesteśmy Jego miłowanymi dziećmi, tym będzie lepiej dla nas, kochani. Cóż Wam chcę dzisiaj powiedzieć? Bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo kocham tą modlitwę sercem, wkładam w każde słowo serce. I chcę Wam się tym podzielić. To jest bardzo, jakby taka dla mnie, bardzo kojąca modlitwa. Wiadomo, różaniec różaniecem, prawda? Też jest wspaniała modlitwa. Bardzo wspaniała modlitwa. Daje wiele pokoju serca. Maria przytula nas w tej modlitwie do swojego świętego, pięknego, czystego serduszka. Niepokolonego. To jest piękne. Otacza nas swoją miłością. Jezus czuwa nad nami, bo rozważamy tajemnicę, co się stało od narodzenia Pana do Jego ukrzyżowania i zmartwychwstania. Rozważamy to, rozkminiamy w naszym sercu. Jezus nas kocha, bardzo nas kocha. Uświadom to sobie. Dobra, kochani, i chciałbym Wam jeszcze powiedzieć właśnie, że teraz posługuję się różańcem, oczywiście. I tutaj są kuleczki, prawda? I na przykład lecę, nie? Na przykład, że bardzo kocham tę modlitwę, nie? Że o Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi,
którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. I później znowu, o Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. I później, kochanie, następna dziesiątka, to mówię tak, o mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, kochani. I tak sobie chodzę, kręcę się tutaj, w cieniu chodzę, bo strasznie smali dzisiaj, strasznie gorąco jest, nie ma w ogóle wiatru, za grubo się ubrałem trochę, ale to nic. I kochani, sobie kręcę się tak i powtarzam te słowa, wiadomo, różaniec, oczywiście z samego rana na dzień dobry jest modlitwa różańcowa w intencjach Matki Bożej, w intencji, żeby się zrealizowały jej święte plany. Oczywiście z sercem pełnym wdzięczności za to, że jest taka dobra, że mnie troszczy się o mnie, o swoje dziecko. Jestem świadomy tego, że jestem jej dzieckiem, takim malutkim dzieckiem, ona się troszczy o mnie. Ona jest moją mamą, kocham ją bardzo, wiem, że jest dla mnie wszystko mi załatwia, co tylko trzeba do mojego zbawienia, do tego, żebym miał jakieś środki na utrzymanie, jakąś pracę mi zawsze załatwia, jak się środki finansowe kończą. I to jest piękne, że Maryja czuwa nad wszystkim moim, nad tymi najdrobniejszymi sprawami nawet, bo jest moją mamą. Tak samo i Twoją mamą, kochana siostro, bracie, jest. Tylko, że no, musisz to sercem rozkochać się w Matce Bożej. To jest Maryja, to jest piękna kobieta, to jest mama, to jest nasza mama. I kochani, zobaczcie, to jest piękna modlitwa. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami. I zawsze sobie wyobrażam jakichś tam ludzi, módl się za nami, bo no modlę się za swojego tatę bardzo dużo. Teraz tam sam został w domu, w Polsce, ja tu jestem w Medjugorje, kochani, też pusto jest, zobaczcie. Pusto jest, no. Mało ludzi jest, no. Granice pozamykane, ciężko przejechać. Modlę się dużo za mojego tatę, żeby gdzieś tam jakoś Maryja mu pomagała z Jezusem, za dzieci, za was, kochani, w waszych intencjach. Nie zawsze te intencje może są jakieś tam zgodne z wolą Bożą, bo czasami no niektórzy z was piszą tam o jakieś tam, no nie będę tam mówił, no ale ja bardziej skupiam się na tym, żeby modlić się za was, za wasze takie zbawienie duszy, no zbawienie, żebyście poszli do nieba wszyscy i żeby Maryja wam właśnie wypraszała wiarę taką żywą, niezachwianą wiarę. To już nie trzeba chodzić po jakiejś wodzie, nie trzeba tam gór przesuwać, ale żeby mieć wiarę. Taką, żeby mieć wiarę w miłości, że jeżeli Pan Bóg, nasz kochany Ojciec będzie nas w czymś doświadczał, będzie chciał nas oczyszczać z wszelkich jakichś złych przywiązań może, bo to będzie bolesne. Bo jesteśmy z natury ludźmi i lubimy jakieś przywiązania, czy to do pieniądza, czy to do jakichś tam... Zobaczcie, no Jezus mówi, no, że nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego no, trzeba gdzieś tam, Pan będzie nas oczyszczał, będzie nas odzierał, dlatego to może być bolesne, ale pamiętajcie, że On chce naszego dobra, my czasami czegoś nie rozumiemy, jak On działa w naszym życiu, ale On chce dobra, jeżeli naprawdę będziemy się godzili, naprawdę z miłości, jeżeli to wszystko będzie, jeżeli żyjesz, kochana siostrzyczko, braciszku mój, własność święcającej, to nic Ci nie grozi, pamiętaj, nawet jak coś do Ciebie, jakieś doświadczenia będą spadały, tak jak na Hioba, to zawsze mów, Pan dał, Pan zabrał, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Zobaczysz, jak obficie będzie Ci błogosławił Jezus, jak taki schemat sobie myślowy w sercu, jeszcze sercem będziesz żył tak, jak tak sobie wyrobisz takie. No i właśnie to wiara potrzebna do tego jest. Nie trzeba przesuwać gór, nie trzeba chodzić po wodzie, ale trzeba mieć taką właśnie wiarę, że jak wszystko w Twoim życiu, kochana siostro, bracie, żyjesz własność świecącej, mówię, no to jeżeli Pan Bóg Cię będzie doświadczał, to zawsze uwielbia Jezusa w tym, wielkie owoce przyniesiesz nie tylko Kościołowi, przepraszam, nie tylko sobie, ale też Kościołowi katolickiemu, bo no, swoim cierpieniem, jakimś ofiarując, możesz no, wrócić jakiegoś grzesznika biednego, który jest akurat teraz na drodze do piekła, do zatracenia. Nie daj Boże, by zmarł teraz bez żadnego pojednania z Bogiem. Ciężko. A właśnie Ty, jak się godzisz na takie cierpienie, jak Hiob, nie zgrzeszysz, no to nie będziesz złorzeczyć Bogu, nie będziesz Go obwiniać za to. Tylko z pokoru serca, w pokorze serca, z pokorą w sercu będziesz Mu dziękował. To naprawdę niesamowite owoce to przyniesie. Bóg Ci wynagrodzi to. Jestem o tym przekonany. Sam tego doświadczam na własnej skórze. Bóg jest Ojcem cudownym, chociaż doświadcza
że Słowo Boże, kochani, mówi, nie? Sami wiecie, że jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swoje dusze na doświadczenia, bądź wytrzymały w zmiennych jakichś tam kolejach losu, nie? Bądź wierny Panu, a On zajmie się Tobą. To jest piękne, kochani, no trzeba tylko to sercem tu uwierzyć, no trzeba serce włożyć w czytanie Słowa Bożego i sercem wierzyć w to, co jest tam napisane, a nie po swojemu gdzieś tam kalkulować, rozkminiać, interpretować po swojemu. Znaczy to no, czytać Słowo Boże, jeżeli Pan Jezus do nas mówi, nasz Ojciec, który stąpił z nieba i przyszedł do nas ratować, nas mówi, że nie martwcie się o jutro, co macie jeść, co macie pić, albowiem poganie o to zabiegają. Wy troszczcie się najpierw o Królestwo Boże. Troszcie się najpierw, kochani, o Królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. I amen. I to jest piękne, kochani, że mamy Ojca, który troszczy się o nas. Zobaczcie, no, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Właśnie. I ta modlitwa jest piękna, kochani, bo zawsze sobie powtarzam to samo. O Jezu, o mój Jezu, nie? O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. I też wyobrażam sobie ludzi, nie to, że przebacz mi, tylko przebacz nam. Piękna modlitwa, o mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I sobie wyobrażam te dusze, które tam proszą mi o modlitwę. Gdzieś jakieś obrazy mi się pokazują, te twarze tych ludzi, jakieś wspomnienia, miłe wspomnienia, jakieś... Niesamowite to jest. Ja tych ludzi właśnie polecam wtedy. O mój Jezu, przebacz nam. I mam w głowie tych ludzi. Przebacz nam w sercu. Przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zobacz, Jezus mówi, że i prawa Twoja ręka jest Ci powodem do grzechu. Odrzuć ją. Albowiem lepiej wejść do królestwa, jak to się mówi, bez ręki, ale tam czy bez oka, niż cały ciało miało być już zatracone w piekle. To Jezus właśnie daje do zrozumienia, no, że istnieje takie miejsce, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Na wieki nie będzie końca. Tam będzie wielkie cierpienie, kochani. Wielkie cierpienie, nie będzie może nawet chwili wytchnienia mieć, żeby gdzieś tam... Teraz mamy czas, to jest wspaniałe, że Bóg daje nam czas, żebyśmy się upamiętali. Mówi, że bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To jest piękne, kochani, że daje nam słowo wytyczne, że możemy się zbawiać, możemy przyjmować sakramenty, korzystać z sakramentów Kościoła katolickiego, które są zbawienne, pomagają nam. Eucharystia, kochani, adoracja Pana, różaniec. To jest cudowne, że Pan daje nam środki, Maryja nam wyprasza łaski. To jest piękne, kochani. Trzymajmy się razem, módlmy się za siebie nawzajem. I pamiętajcie, no, to jest piękna modlitwa. Przemyślcie sobie tę modlitwę tak na spokojnie sercem. O Maryjo, bez grzechu poczęta. I o mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. I to jest cudowna modlitwa, kochani. Już oczywiście oprócz różańca, nie? Albo stwórz Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc Ducha Twojego. Ściskam Was, kochani, serdecznie. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że macie pokój serca, pokój Chrystusowy, który świat Wam nie może zabrać ani zmącić. To jest piękne, że, kochani, ptaszki świerkają. No cudownie, jestem szczęśliwym człowiekiem, że mogłem zawołać do Boga o pomoc, bo nie wiem, jakbym skończył, kochani, nie wiem. Teraz dziękuję Mu za to, że daje mi swoje święte słowo, jak mam żyć, żeby się zbawić. Także chwała Panu, uwielbiajmy Go całym sercem, każdego dnia dziękujmy Mu, rozważajmy Jego słowo. Zbawienne słowo. Ściskam Was bardzo, bardzo mocno. Bardzo Was ściskam. Chciałbym Was na żywo tak wyściskać, nie? Chociaż sami wiecie, ci, którzy mnie znają, to zawsze jak gdzieś tam się witamy, to zawsze Was ściskam, nie? Mocno, tak. Mocno, tak. Tak z miłości, no bo tak, a jeśli z kimś jeszcze dawno nie widziałem, też w ogóle, nie? Mogę komuś połamać kręgosłup, tak jak ściskam. Siemano! Siemano, mówię, nie? Cześć, mordeczko. Dobra, kochani, no to fajnie. Fajnie, że jak się zobaczymy, razem pomodlimy. Teraz wiadomo, taka sytuacja, jaka nie inna. Módlmy się za siebie nawzajem, módlmy się o to, żeby Pan jakoś to wszystko przez nas przeprowadził, przez to wszystko. Spokojem serca, wiadomo, wszystko jest jakby dopuszczone przez Bożą opatrzność. Celem na pewno jakieś oczyszczenia, jakiejś wewnętrznej rozkminki, zadumy nad tym wszystkim, co się dzieje, jak my żyjemy tak naprawdę. Nie martwcie się, kochani, no, co macie jeść, co macie pić. Ufajcie Jezusowi, On za wszystko się zatroszczy, polecacie Wasze sprawy Matce Bożej, a przede wszystkim Wasze dzieci, żeby Maryja oczyszczała ich serca, żeby były święte, serca czyste, tak jak i nasze, no. Kochajmy się nawzajem, a zbawimy swoje dusze, kochani. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam serdecznie, pokój, dobro.